Pamiętacie, jak w jednym z ostatnich filmów opowiadałem o 7 zasadach inwestowania w czasie wysokiej inflacji? Sporo klientów do mnie odezwało się po tym filmie w klimacie zainwestujmy. Duża część z nich zrozumiała, że żeby efektywnie pobić inflację, warto by było trzymać się choćby kilku zasad, o których tam wspomniałem, między innymi długofalowość, między innymi konsekwencja, cierpliwość czy systematyka. No i oczywiście padało pytanie, gdzie zainwestować, w jaki sposób? Każdego sytuacja jest zgoła inna, w związku z tym proponowałem różne rzeczy, ale w momencie, kiedy schodziło na polisy z UFK, czyli z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, niekiedy reakcja była, powiedziałbym, alergiczna. Jak to? To nie, my mamy złe doświadczenia. I to mnie, nie ukrywam, że skłoniło do tego, żeby nagrać ten film i trochę o tym opowiedzieć, bo zarówno ja, jak i bardzo duża część moich klientów zarobiliśmy na tym świetne pieniądze. Ja jestem przezadowolony z kilku moich rozwiązań, które posiadam i dzisiaj właśnie w tym filmie chcę omówić wszystkie mity i fakty związane z tym rozwiązaniem, na przykład niepoprawnie nazywanym polisolokatami. To nie są polisolokaty, to są polisy z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Także warto oglądać, duża dawka wiedzy, ciekawej, nowe, świeższe spojrzenie na ten temat. Zapraszam. Co to w ogóle jest za twór, te niepoprawnie nazywane polisolokaty, a poprawnie polisy z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym? Tak na chłopski rozum to jest taki koszyk, którym to koszykiem jest Towarzystwo Ubezpieczeń. I w ramach tego koszyka Towarzystwo Ubezpieczeń gromadzi jakąś ilość funduszy inwestycyjnych. Te fundusze inwestycyjne nazywają się Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe w momencie, w którym w takim koszyku się znajdują. To już kwestia prawna. I teraz, jakie są z tego korzyści w ogóle trzymania pieniędzy w takiej formule? Jest ich cztery. Pierwsze, pieniądze są wyłączone spod egzekucji komorniczej w 75%. Super sprawa, jak trzymasz pieniądze w banku, to komornik pierwsza rzecz, co zrobi, to tam usiądzie. Tu nie. Dwa, w przypadku podziału majątku, czyli na przykład kiedy się rozwodzisz, to tych pieniędzy druga połówka ci nie zabierze. No, nie sugeruję, żebyś się rozwodził i zachował je dla siebie, ale różne są sytuacje, to jest bezpieczne. Trzy, możesz wskazać osoby uposażone. Czyli znów, w przeciwieństwie do banku, czy giełdy, czy innych form, gdzie w grę wchodzi prawo spadkowe, pytanie, jak masz skonstruowany testament i czy masz go w ogóle, polecam go mieć. Tutaj możesz wskazać konkretnie osoby, które otrzymają twoje pieniądze w razie twojej śmierci. Super sprawa. W banku jedynie na przykład możesz zrobić zapis bankowy, który do kwoty 20-krotności średniej krajowej, czyli w tej chwili będzie około 100 tysięcy złotych, daje ci taką możliwość przekazania pieniędzy tam zgromadzonych. No ale umówmy się, jest to jakiś tam limit. Tego limitu nie ma. 4. Towarzystwo Ubezpieczeń nie ma odgórnego limitu gwarancji w razie swojej upadłości, ponieważ prawo jest skonstruowane tak, że każde towarzystwo ma minimum 4 tak zwanych swoich reasekuratorów, czyli inne towarzystwa, które zrzucają się na masę upadłościową takiegoż towarzystwa w razie, gdyby ono upadło. Prawdopodobieństwo tego, że Towarzystwo Ubezpieczeń upadnie, jest kosmicznie niskie, bo wszyscy klienci tego towarzystwa musieliby umrzeć, żeby dokonać wypłaty. Większe prawdopodobieństwo, że bank upadnie, bo nagle wszyscy przyjdą i wyciągną z niego swoje pieniądze. Więc bardzo bezpieczna forma z ciekawą charakterystyką. Z czego zatem składa się taka polisa? Głównie składa się z wspomnianych funduszy inwestycyjnych. Co to jest w ogóle ten fundusz inwestycyjny? W polisie nazywany wcześniej wspomniane UFK. Ale to to samo. To jest zbiorowa forma inwestowania. Czyli w dużym skrócie, jeżeli ty byś chciał zainwestować w nieruchomości rozsiane po całym świecie, kupić sobie akcje spółek również z całego świata, albo na przykład zainwestować w rozwój rynku medycznego, jakkolwiek byś tego nie zrobił, to raz, że potrzebujesz na to kupę pieniędzy, no a dwa, że chyba warto by było, żebyś się na tym znał. Fundusz inwestycyjny zrobi to za ciebie, bo jeżeli na przykład we wspomniany rozwój rynku medycznego chciałbyś zainwestować, to wystarczy znaleźć taki fundusz, który w swoim statucie ma opisane, że w ten segment inwestuje. No i super, to wygodne, przekazujesz mu pieniądze, on to robi za ciebie. Wiadomo, fundusz weźmie za to pieniądze, tak? Weźmie opłatę tak zwaną za zarządzanie. No ale trudno się dziwić, skoro oni zarządzają twoimi pieniędzmi, udzielają ci swojej wiedzy, no to coś za to chcą. Teraz, wyniki funduszy są podawane netto, a opłata za zarządzanie się różni w zależności od tego, jak bardzo agresywny jest taki fundusz.
bo na przykład fundusz bezpieczny weźmie 1%, a fundusz bardziej agresywny weźmie 4-5%. Jeżeli patrzymy na to przez pryzmat moich korzyści, to jeżeli fundusz, załóżmy, zarobił 8%, był to fundusz ryzykowny, o opłacie 4%, to można domniemać, że on zarobił 12%. Nie można domniemać, tylko on tyle zarobił, 12%. Więc w uproszczeniu 4% wziął dla siebie, 8% dał tobie, a ty widzisz ten wynik finalny netto 8%. Co jest i tak niezłym wynikiem. Dlaczego o tym mówię? No bo jakby to jest coś, co skłania mnie do zainwestowania w fundusz, bo oni mają motywację do tego, żeby dobrze obracać moimi pieniędzmi, bo sami mają z tego korzyść. No ale ktoś mógłby powiedzieć, dobra, no to ja nie robię tego przez Towarzystwo Ubezpieczeń, bo oni też biorą jakieś tam swoje opłaty, ja to zrobię sam. Kupię sobie taki fundusz inwestycyjny sam. Okej, masz prawo to zrobić, możesz kupić. Jakie są minusy tego? Po pierwsze, to jest opłata wstępna. Opłata wstępna w zależności oczywiście od agresywności funduszu, ona będzie wynosić czasami 0% w bardzo bezpiecznych funduszach, a czasami będzie wynosić na przykład 5% w przypadku bardziej agresywnych. Więc na dzień dobry minus 5 z takiego pułapu startujesz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli na przykład ten fundusz, nie wiem, nie podoba ci się po jakimś czasie, chcesz go sprzedać, no to sprzedając ten fundusz musisz zapłacić podatek od zysków kapitałowych, które na tym funduszu wyrobiłeś, który wynosi 19%. To jest ten tak zwany podatek Belki. Kolejna rzecz jest taka, że są progi wejścia. Czyli na przykład chcąc kupić sobie bardzo bezpieczny fundusz, możesz tam wpłacić nawet 100, 200 czy 500 zł. Ale żeby kupić fundusz agresywniejszy, często próg wejścia jest na przykład 50, 100 tysięcy zł. No to już jest nie lada problem. No i ostatnia kwestia. Który fundusz wybrać? No i widząc te problemy, bo to wcale nie jest takie proste, Towarzystwo Ubezpieczeń wpadły na pewien pomysł. Towarzystwo Ubezpieczeń stwierdziły, że w sumie warto by było stworzyć zatem miejsce, w którym możemy trzymać te wszystkie fundusze inwestycyjne. Nagle okazuje się, że w tym koszyku jest kilkadziesiąt na przykład funduszy z całego świata. To tak jak konto maklerskie, które daje ci możliwość inwestowania na różnych rynkach na świecie. Z założenia, jeżeli coś jest zbiorowe, to więcej osób tam wpłaca, więc można wynegocjować lepsze korzyści. I teraz dzięki temu dobre, zaznaczam, dobre rozwiązania na przykład nie niosą za sobą w ogóle żadnych opłat wstępnych. Na przykład próg wejścia jest kosmicznie niski, bo przy założeniu, że wpłacam tam regularnie, na przykład co miesiąc to jest 150-200 zł, to jest bardzo mało, mogę dzięki temu swój kapitał rozłożyć między różne fundusze z całego świata, co nie byłoby możliwe. Jak na przykład wpłaciłem 200 zł, to mogę sobie wybrać 10 funduszy, do każdego ląduje po 20 zł. To nie jest możliwe, jeżeli chciałbym kupić sobie same fundusze inwestycyjne. Kolejna rzecz, jeżeli zmieniam decyzję, to wszystko to, co dzieje się w tym koszyczku, dopóki z niego nie wychodzi, nie jest obarczone podatkiem Belki. Więc w sumie to wszystkie problemy funduszy inwestycyjnych zostały właściwie rozwiązane. Pozostało jednak kilka szczegółów do dopracowania. Wiadomo, że każde rozwiązanie finansowe musi nieść za sobą jakieś opłaty. Warto się zastanowić, za co tutaj płacę. No choćby za dostęp online, czyli za to, że mam interfejs, gdzie widzę wszystkie fundusze, które posiadam, mogę je zmieniać, klikać, patrzeć, obserwować. Dodatkowo obsługa klienta, księgowość, marketing, rozwój. To jest akurat ważna rzecz, bo on jest ten dział odpowiedzialny za to, że w ramach tego koszyka mam jak najatrakcyjniejsze fundusze. Jeżeli są jakieś słabe, to są wyrzucane, te co ciekawsze, zapraszane po to, żeby ta oferta inwestycyjna była ciekawa i żeby dużo osób tam wpłacało, więc kupa roboty przy tym. I teraz jakie są opłaty w dobrych, zaznaczam, w dobrych rozwiązaniach? Jest to około 2% za zarządzanie w skali roku. Nie uważam, żeby to była jakaś duża kwota za taką ilość funduszy i za obsługę. Plus 10 zł miesięcznie, około tak zwana opłata administracyjna. Dodatkowo dochodzą koszty ubezpieczenia, no bo jest to polisa. No więc siłą rzeczy musi nieść ze sobą jakieś ryzyko ubezpieczeniowe i najczęściej jest to ubezpieczenie po prostu na życie. Można tam dokupić jakieś ridery, ale najczęściej na tym się koncentrujemy. Co ciekawe, że jeżeli zawarłbym na taką samą wartość polisę w sposób indywidualny, czyli tylko płacąc za ubezpieczenie, to tutaj zapłacę za to często nawet 3 razy taniej. Więc jeżeli jestem osobą, która z jednej strony chce oszczędzać, a z drugiej zabezpieczyć rodzinę, uważam, że to jest idealne rozwiązanie, no bo jak dożyłem, no to mam te oszczędności, które uzbierałem, a jeżeli nie, to moja rodzina je otrzymała, więc ją zabezpieczyłem.
Dla tych, którzy nie potrzebują ubezpieczenia, no, nie zawsze polecam to rozwiązanie, choć są przypadki, gdzie uważam, że jest ono bardzo potrzebne, ale o tym jeszcze powiem na koniec filmu. Polisy z UFK zaczęły się pojawiać w połowie lat 90. I jednym z powodów, dla którego nie cieszą się do dzisiaj dobrą sławą, jest to, że Towarzystwo Ubezpieczeń w momencie, kiedy zaczynały je sprzedawać, dorzuciły tam horrendalne opłaty. Opłaty tak zwane wstępne, tudzież za alokację, to samo, by the way. Na przykład 80%. Tłumaczyły to tym, że drogi kliencie, ty teraz zapłacisz nam przez pierwszy rok 80% swoich środków, ale w perspektywie czasu twoje fundusze tak zarobią, że to ci się zwróci jeszcze z nawiązką. No i jako, że rynek nie był dość świadomy, dostęp do informacji był słaby, a popularność nowego rozwiązania w kontekście oszczędzania rosła, dużo osób się na to zgodziło. Z takim efektem, że ciężko jest odrobić 80% straty czy 100% straty z pierwszych, nie wiem, dwóch czy trzech nawet lat, bo takie rozwiązania były. Drugi powód to zjawisko mis-sellingu, czyli przychodził taki agent ubezpieczeniowy do Kowalskiego, pokazywał mu rozwiązanie oparte o kilkadziesiąt funduszy inwestycyjnych, więc dość skomplikowane, ale twierdził, że on tam wystarczy, że będzie wpłacał i będzie wszystko ok. Bzdura. To trochę tak, jakbyś komuś, kto dopiero zdał prawo jazdy, wręczył kluczyki od Ferrari i proszę, tu jest tor wyścigowy, masz wykręcić zarąbisty czas. Mindblow, wiadomo, że on się na pierwszym zakręcie rozwalił. I tu było tak samo. Ten mis-selling był na tyle duży, że gro osób po prostu tam potraciło pieniądze, bo nic nie robiło w trakcie. Wystarczyło się tym opiekować, wystarczyło to zaproponować osobom, które się na tym znają, albo po prostu przyjeżdżać do klienta i co jakiś czas podpowiadać mu, jak ma ustawić swój portfel. Ostatnia kwestia to opłaty likwidacyjne, wokół których w ogóle powstały chyba już nawet jakieś mroczne historie. Umowa była taka. Zawierasz umowę, załóżmy, na 15 lat. W pierwszym, drugim roku, jeżeli byś chciał wyciągnąć pieniądze, nie dostaniesz nic. W kolejnym roku 10%, w kolejnym 20%, 30% swoich wpłaconych środków. Prosty układ. Towarzystwo chce być zabezpieczone, że dotrzymasz umowy. Dzięki temu daje ci fajne warunki, tańsze opłaty, lepsze fundusze. A ty przynajmniej wiesz, że dotrzymasz swojego jakiegoś tam założonego celu. No i byłoby ok, gdyby nie dwa aspekty. Pierwszy to jest taki, że agenci czasami sprzedawali tego typu rozwiązanie, nie mówiąc w ogóle o opłatach likwidacyjnych, bo wiedzieli, że mają z tego wysoką prowizję, a inaczej nie umieli sprzedać. No i co się okazywało, jak Kowalski stwierdził po 5 latach, że w sumie to wyciągnie te pieniądze, bo teraz ma na remont mieszkania jakieś tam potrzeby, no to się okazywało, że jeżeli teraz odzyska 50% swoich środków, to jest maks, więc no, ciężko się mu dziwić, że był zbulwersowany. No ale to wina tych agentów, którzy nieuczciwie sprzedawali. Druga kwestia to kwestia świadomości. No bo jak ja mam na przykład takie rozwiązania, jedno mam, takie najstarsze, w ogóle tam chyba od 13 czy 14 lat, w którym wpłacam sobie niedużą kwotę, po 300 zł, jeżeli bym w tej chwili wyciągnął, to wyciągnąłbym po zabraniu mi 30% moich środków. No, tylko że ja tych pieniędzy nie potrzebuję, bo ja je oszczędzam na emeryturę, ja je oszczędzam na moją przyszłość. A niektórzy, jak widzą na koncie parędziesiąt tysięcy, to mają klimat, w sumie warto by było skorzystać, podnieść sobie standard życia, kupić nowy samochód, czy zrobić cokolwiek innego. No i nagle się okazywało, że ci ludzie, wiedząc nawet o tych opłatach likwidacyjnych, byli zbulwersowani, no bo jakże to towarzystwo teraz im zabiera. To tak samo jak, ja nie chcę tu nikogo obrażać, ale frankowicze, którzy byli zdziwieni, że kurs franka poszedł do góry. No, przepraszam za dosadność, ale widziały gały, co brały. Tak samo tutaj. Więc uważam, że świadomość tego, że masz takie rozwiązanie i założyłeś taki okres, to dobrze, bo przynajmniej dotrzymasz do końca tego okresu i zrealizujesz swój cel. Obecnie na skutek wielu procesów związanych z polisami, z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w związku z problemami, o których wspomniałem, Towarzystwa Ubezpieczeń już dawno pozmieniały opłaty na atrakcyjniejsze, na przykład opłaty likwidacyjne w tej formule zostały absolutnie zniesione, opłat za alokację już też prawie w ogóle nie ma. Co ciekawe, od stycznia 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego zakazała dystrybucji rozwiązań, których szacunkowa stopa zwrotu będzie niższa niż 50% prognozowanej stopy wolnej od ryzyka. W skrócie, słabe, kiepskie, nie dające szansy na zarobienie rozwiązania wypadają z rynku. I bardzo dobrze, bo teraz zostaną już tylko takie, pod którymi ja się obiema rękoma podpiszę,
Mało tego, ja sam korzystam, tak jak wspomniałem, z kilku takich rozwiązań, jestem z nich bardzo zadowolony i uważam, że to są bardzo ciekawe, atrakcyjne, dające szansę na bardzo duży zysk rozwiązania. Obiecałem, że wspomnę o sytuacji, w której ktoś nie potrzebuje ubezpieczenia na życie, a jednak takie rozwiązanie by mu się przydało. I to jest sytuacja, w której prowadzisz firmę, na przykład zatrudniasz pracowników, albo jesteś członkiem zarządu w spółce ZOO. Wtedy tego typu polisy możesz zaliczyć w koszty uzyskania przychodu i dzięki temu obniżyć sobie podatek dochodowy, co w kontekście nowego ładu nadchodzącego również od przyszłego roku może się okazać całkiem cwanym pomysłem. Jeżeli chcesz poznać szczegóły, jak to zrobić, jak to umiejscowić, bo to też nie jest produkt plug and play, tylko trzeba to dopasować, no to oczywiście zadzwoń, napisz. Z chęcią Ci pomogę. Z racji tego, że to jest już chyba ostatni film w tym roku, wszystkim życzę udanego przyszłego roku, wesołych świąt, dużo zdrowia, samych sukcesów w finansach. No i poproszę tylko jedynie ewentualnie o jakieś udostępnienie, może lajka, może zależy gdzie oglądasz na YouTubie, subskrybowanie kanału. Jest podobno taka opcja, że jak subskrybujesz, to jest obok taki dzwoneczek, który jak klikniesz, to będzie Ci informował o tym, że nowy film się pojawił na moim kanale YouTube. Dość tych próśb, cieszmy się świętami, nowym rokiem i życzę wszystkim, aby te filmy również w nowym roku przynosiły coraz to nowszą dawkę wiedzy, aby Twoje finanse były w coraz to lepszej kondycji. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Cześć.